Mam ogromny zaszczyt przemówić w temacie cud nad Wisłą wczoraj i dziś, w tym właśnie sanktuarium w Niepokalanowie, gdzie często przychodziłem jako pielgrzym idąc na Jasną Górę. Rozpocznijmy może od takiego bardzo ważnego rozróżnienia. Musimy rozróżniać dwie rzeczy. Zaniedbania, kiedy ktoś czegoś nie robi i potem to się zamienia w zło, od wrogiej roboty. Czy wieść, czy właściwie brak wiadomości na temat cudu nad Wisłą to jest zaniedbanie czy wroga robota? Nic podobnego, jest to wroga robota. Jan Paweł II mówi wyraźnie, że nad cudem, nad Wisłą istnieje zmowa milczenia. Powtórzcie, zmowa milczenia. Zmowa milczenia to jest coś innego niż zaniedbanie. Zmowa milczenia to jest zmasowany atak przeciwnika, żeby ukręcić łeb sprawie. Pokażmy ukręcić łeb sprawie. To przeciwnik robi, aby ukręcić łeb sprawie. I dlatego my pójdziemy w drugą stronę. Otóż to, że w czasie Bitwy Warszawskiej nastąpił cud, wiemy nie tylko z przemówienia Donalda Trumpa z lipca zeszłego roku. Wiemy to przede wszystkim z przemówienia arcybiskupa Józefa Teodorowicza, arcybiskupa obrządku ormiańskiego katolickiego, który 8 grudnia w 1920 roku w katedrze świętego Jana Chrzciciela w Warszawie mówił tak. Niechaj wodze spierają się i swarzą. Niech długo i uczenie rozprawiają, jaki to plan strategiczny do zwycięstwa dopomógł. Będziemy im wierzyć na słowo i słuszność przyznamy. Ale cokolwiek wypowiedzą, nigdy nas o jednym nie przekonają, by plan, choćby najmędrszy, sam przez się dokonał zwycięstwa. Tu, pod Warszawą, taka była pewność przegranej, że wróg telegramami światu oznajmił na dzień naprzód jej zajęcie. Istotnie, modlitwy pomogły. Nie ujęły zasługi wodzom ani chwały męstwa żołnierze, ani nie ujęła też wartości ofiarom i wysiłkom całego społeczeństwa, ale modlitwą rozegrały, modły cud nad Wisłę sprowadziły. Dlatego cokolwiek mówić czy pisać się będzie o bitwie pod Warszawą, wiara powszechna nazwie ją cudem nad Wisłą. I jako cud przejdzie ona do historii. Cud pod Warszawą był dopełnieniem wskrzeszenia Polski. Wskrzeszenie Polski było nowym tworem Bożym. Bóg łaskę zwycięstwa i cud nad Wisłą dał nam przez ręce tej, która Polski jest królową. Cud pod Częstochową prowadził króla i naród do ślubów świętych. Niechaj, że cud pod Warszawą zadziała to samo. Niechaj zwiąże cały naród w jedno bractwo wdzięcznych czcicieli Maryi i niech bractwo podejmie się do pełnienia zaciągniętych, ale jeszcze niedokonanych ślubów. Niech naród cały odnowiony sercem, nową ożywiony wiarą i miłością woła ku niej, królowo korony polskiej, módl się za nami. Tak arcybiskup Józef Teodorowicz mówił w katedrze warszawskiej 8 grudnia 1920 roku. Co naprawdę się wydarzyło, jak wiemy z opowieści, ze świadectw historycznych. Otóż Matka Boża Łaskawa pojawiła się na niebie przed świtem. Była to monumentalna postać, wypełniająca swoją osobą ciemne jeszcze niebo. Ukazuje się odziana w szeroki, rozwiany płaszcz, którym osłania stolicę.
zjawia się w otoczeniu husarii polskiego zwycięskiego wojska, które pod Wiedniem z hasłem w imię Maryi rozegnało pogańskie watahy. Matka Boża trzyma w swych dłoniach jakby tarcze, którymi miasto jej powierzone pieczy osłania. Tak opisywał ojciec Józef Bartnik. Bolszewicy mówili tak. Przedstawiona była jakby na obrazie Matki Bożej Łaskawej, jak u jezuitów na Starym Mieście w Warszawie. Bolszewicy mówili o kolorze sukni i włosów oraz o tym, że Matka Boża trzymała w rękach pęki jaśniejących prętów lub piorunów. De facto chodziło o strzały. Rosyjscy żołnierze uważali, że Matka Boża trzyma w rękach jakąś broń. I siostry, bracia, musimy sobie uświadomić, że nie było to dzieło przypadku. Ktokolwiek zwiedzał miejsce bitwy i miejsce ataku i bohaterskiej śmierci księdza Ignacego Skorupki, z którego razem ze śmiercią jakby zsynchronizowany został cud nad Wisłą, to zauważy, że tam nieopodal znajduje się kościół Bazylika Świętej Trójcy w Kobyłce. I w tej Bazylice Świętej Trójcy był ongiś dawno, dawno temu klasztor ojców jezuitów w Kobyłce. I tam ojcowie jezuici w Kobyłce 100 lat przed ogłoszeniem dogmatu o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny czcili to niepokalane poczęcie na 100 lat przed ogłoszeniem dogmatu. Ktokolwiek z nas śpiewał godzinki, to jest świadomy tego, że tam śpiewamy ogromna czar tu jesteś. Powtórzmy. W szyku obóz silny. Bądź chrześcijan ucieczką i port nieomylny. To, co my śpiewamy w godzinkach i to, co jezuici w Kobyłce 100 lat przed ogłoszeniem dogmatu czcili, to dokonało się na polu bitwy. Zanim to nastąpiło, opisuje pewien dominikanin, ojciec Tesling. Byłem w Warszawie w tym czasie, kiedy hordy bolszewickie miały spaść na stolicę Polski. Wszyscy byli przerażeni. Ciało dyplomatyczne gotowało się do wyjazdu. Udałem się do nuncjusza Rattiego. Byłem oszołomiony jego spokojem. Wszyscy wyjeżdżają, rzekłem. Ja zostaję, odparł niewzruszony. A gdy z tego powodu wyraziłem zdziwienie, dodał spokojnie. Doskonale zdaję sobie sprawę z powagi sytuacji. Ale dziś rano przy ofierze mszy świętej poświęciłem życie Bogu. Przygotowany jestem na wszystko. I nuncjusz nie uciekł. Był bohaterem. Za jego przykładem poszła cała Warszawa. Generał Maxime Weygand z Francji pisał tak. W kościołach o każdej godzinie dnia można było widzieć mężczyzn i kobiety zanurzonych w zapamiętałej modlitwie. To jest właściwe słowo do określenia ich postawy i wyrazu ich twarzy. Wielu pomiędzy nimi przechodzących przed ołtarzem kładło się krzyżem na posadzce i błagało w kompletnym samozapomnieniu tego, który może wszystko. Tamci ludzie bowiem wierzyli, dla Boga nie ma nic niemożliwego. Powtórzmy. Oni wierzyli, bolszewicy nie wierzyli. I nastąpiło starcie. Ci, którzy wierzą, że dla Boga nie ma nic niemożliwego i ci, którzy uważają, Bóg może tylko to, co my Mu na to pozwolimy. I z tego starcia, jak wiadomo, nastąpił cud. Pewna moja znajoma opowiada o świadectwach, konkretnych świadectwach człowieka, który był z jej rodziny. Pewna restauratorka prowadząca restaurację mówi tak.
to ja pani coś opowiem. To było właśnie w 1920 roku, gdzieś w połowie sierpnia, chyba na święto wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. W tym czasie dziadek miał już pobudowany dom, a opodal stała wielka buda, albowiem te szczeniaki rozniosły się do rozmiaru dużych cielaków. Było to chyba w nocy z 14 na 15, kiedy dziadek wyszedł karmić swoje ukochane szwajcarskie pieski. Prawdopodobnie te takie bernardyny. A tu raptem na podwórzu widzi pędzącego bolszewika w stopniu oficera. Po epoletach rozpoznał, że to nie żołnierz, a oficer. Ten miał powieszony przez ramię karabin z otwartym bagnetem, a z drugiej strony coś w rodzaju koła nabitego pociskami do tego karabinu. Było, nie było, dziadek widzi, że ten oficer ma nie tylko karabin z otwartym bagnetem, ale jeszcze pełno pocisków, a więc może wystrzelać nas wszystkich. Dziadek się strasznie przestraszył i widzi, że ten bolszewik boi się jeszcze bardziej niż dziadek. Gdy się okazuje, bolszewik zaczął krzyczeć do dziadka: Bogomacier, carica, bogomacier, pastupając za mnoju, dajcie mnie skryca. Co się znaczy, że Boża Matka goni mnie, muszę się ukryć. A uwidziawszy budę, leci w jej kierunku, ale zatrzymał się po niej, bo wyglądały dwie psie mordy. Widząc bernardyny dziadka, zaczął krzyczeć: Ubieraj, ety sabaki, mnie nada spasaca. Wówczas dziadek, przestraszony, że ten będzie strzelać, wyprowadził swoje owczarki do nas do domu i zamknął je w pokoju. Patrzy, a tego bolszewika już nie ma. Widocznie schował się w budzie. Dziadek za firanki obserwował go cały czas aż do wieczora. A wieczorem zaniósł mu i postawił przed tą budą wielki talerz zupy. Rano talerz był pusty. Więc dziadek znów przyniósł mu tej zupy i tam siedział przez dwa dni spietrany. Trzeciego dnia dziadek idzie do niego ze swoją zupą, ale zupy już nie było. Nastąpiło starcie tych, którzy wierzą, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. Powtórzmy słowo nic. I ci, którzy wierzą, że Bóg może tylko to, co mu pozwolimy na to. I żeby zrozumieć, jak doszło do cudu nad Wisłą, musimy stwierdzić kilka faktów. Po pierwsze, w czasie cudu nad Wisłą na Placu Zamkowym w Warszawie był wystawiony obraz Matki Bożej Łaskawej. Obok obrazu Matki Bożej Łaskawej, tej, która jest na Świętojańskiej, na Starym Mieście, właśnie ze strzałami, tak jak widzieli bolszewicy, były wystawione relikwie błogosławionego Ładysława z Gielniowa i błogosławionego w ten czas, dzisiaj już świętego Andrzeja Boboli. Tutaj dodam, że marszałek Piłsudski po cudzie nad Wisłą stwierdził, nie wiem jak myśmy to wygrali, ale pod wpływem kardynała Kakowskiego, prymasa Kakowskiego, napisał list do Benedykta XV, żeby z tytułu cudu nad Wisłą kanonizował świętego Andrzeja Boboli. Andrzej Bobola, który był wtedy błogosławionym, został kanonizowany na wniosek Józefa Piłsudskiego, o czym trzeba wiedzieć. Ponieważ Józef Piłsudski wiedział doskonale, że święty Andrzej Bobola ma swoje możliwości i był czcicielem Maryi, ponieważ wiedział, święty Andrzej Bobola, że dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego, powtórzmy słowo nic. O tym wiedział również nuncjusz Achilles Ratti, który na Placu Zamkowym przeprowadzał czuwanie modlitewne razem w łączności telegraficznej z Benedyktem XV, który błogosławił żołnierzy idących na bolszewików.
Tenże Achilles Ratti napisał potem piękne 3 encykliki przeciwko totalitaryzmowi. Pierwsza to była przeciwko hitleryzmowi, Mit brennen den Sorge. Potem przeciwko komunizmowi. To była encyklika Divini Redemptoris o bezbożnym komunizmie. I trzecia, Casti Conubi, o czystości małżeństwa przeciwko aktualnie grasującej po kościele sekcie kondomiarzy. Sekta kondomiarzy, która dzisiaj niszczy Kościół od środka, tak jak NKWD, tak jak Nutranny Dieła, mówi, że nie może być szczęścia w małżeństwie, dopóki się nie użyje kondomów. Ścigamy ich, kondomiarze są w odwodach. Ale pierwszy rozpoczął Achilles Ratti jako Pius XI, pisząc 3 encykliki przeciwko totalitaryzmowi, przeciwko komunizmowi, hitleryzmowi i kondomiarzom. I dlaczego tamci byli tacy, nazwijmy to, przerażeni? Ponieważ właśnie w czasie Bitwy Warszawskiej nastąpiło szczególne objawienie Matki Bożej. Matka Boża, my ją znamy z objawień, znamy ją z Lourdes, z La Salette, znamy ją z objawienia, że tak powiem, cudownego medalika Katarzyny Labouré, znamy ją z objawień Jedwabu. Ale tamte objawienia nie były takie jak te. Te było objawienie ofensywne, ofensywne. Matka Boża nacierała, nacierała. Otóż jak słyszymy, że Matka Boża się objawiła, to mamy wrażenie, że była sympatyczna, była miła, że sobie pięknie wyglądała i uśmiechała się i mówiła serdecznie. To prawda, tak bywa dla wierzących. Dla tych, którzy wierzą, że dla Boga nie ma nic niemożliwego, taka właśnie się objawia. Ale bolszewikom, którzy w to nie wierzyli i chcieli ją wystawić na próbę, objawiła się ściśle według 12 rozdziału Księgi Apokalipsy. Ktokolwiek dotrze do naszego sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście w Warszawie, gdy wejdzie do tego sanktuarium, to zauważy, że Matka Boża tam jest odmalowana jako właśnie odzwierciedlenie 12 rozdziału Księgi Apokalipsy, gdzie czytamy, że ukazał się wielki znak. Gdzie on się ukazał? Na niebie. Tak jak bolszewikom ukazał się nie znak, tylko wielki znak. Niewiasta obleczona w słońce. I nasza niewiasta jest obleczona w słońce. Pod jej stopami księżyc i tam w naszym kościele wota tworzą księżyc. Na jej głowie wieniec gwiazd 12 i mamy tam takie reflektory w liczbie 12. Jest brzemienna i objawia się jako intensywnie atakująca tych bolszewików. Skąd my wiemy, że ona przeszła do ofensywy? Otóż wiemy to, ponieważ stosujemy typologię. Typologia to jest jedyny legalny w Kościele sposób czytania Pisma Świętego. Typologia polega na tym, że bierzemy Stary Testament i Nowy Testament, porównujemy, zestawiamy i chwytamy objawienie. Bierzemy Stary Testament, Nowy Testament, zestawiamy i bierzemy objawienie. Jak zestawimy ten 12 rozdział Księgi Apokalipsy, żeby dowiedzieć, co się wydarzyło? Zestawimy go z analogicznym, połączonym nieprzypadkowo fragmentem Pieśni nad Pieśniami, rozdział 6, wiersz 10, gdzie Słowo Boże, a przez niego Duch Święty stwierdza, kimże jest ta, która świeci z wysoka jak zorza, piękna jak księżyc, jaśniejąca jak słońce, groźna jak zbrojne zastępy. Powtórzcie. A więc mamy biblijny dowód,
najlepszego sposobu tłumaczenia Biblii, mianowicie z typologii, że Matka Boża bywa groźna jak zbrojne zastępy. Dla kogo bywa groźna? No bywa groźna dla bolszewika antychrysta, bo bolszewizm, który szedł, mordował, zabijał, kradł, gwałcił, niszczył Boga, chciał zniszczyć Polskę, chciał zniszczyć religię katolicką, chciał zniszczyć Europę. I bolszewizm już witał się z gąską. Już bolszewicy w Niemczech przygotowywali powitanie braci bolszewików sowieckich. A tu nagle na drodze stanęła im niewiasta, groźna jak zbrojne zastępy. Otóż, siostry i bracia, musimy sobie uświadomić, że istotą maryjnego kultu jest tak zwana wiktorologia. Co to jest wiktorologia? Wiktorologia jest to nauka o nieuchronnym zwycięstwie w odróżnieniu od wiktimologii, która jest nauką o nieuchronnej klęsce. Wiemy z Pisma Świętego, a znam takich, którzy je czytają, kiedy Chrystus powiedział: ufajcie, jam zwyciężył świat. Niektórzy myślą i tłumaczą, że Chrystus powiedział: czekajcie, może zwyciężę świat w przyszłości. Tak sobie myślą. Naczytali się różnych jakby objawień i są przerażeni. A ci, co ufają, to tak, skoro już zwyciężył świat, to zadaniem czcicieli Maryi jest powiadomić świat, że został zwyciężony już przez Chrystusa. I dlatego wszystkie wielkie zwycięstwa maryjne dokonują się za pomocą małych sił nad wielkim wrogiem. I dlatego też jestem przerażony niekiedy, kiedy jakiś hierarcha kościelny przyjeżdża do jakiejś grupy ewangelizacyjnej, młodzieży, dorosłych na rekolekcję i pierwsze jego pytanie brzmi tak: a ilu was jest? Odpowiadam mu wtedy: prostak, kto wojsko z liczby szacuje, zwycięstwo liczby nie chce, męstwa potrzebuje. Dlatego jak będziecie mieli hierarchów, to uczcie ich, że im mniej, tym lepiej. Tak było właśnie pod Grunwaldem, kiedy mniejsze siły zwyciężyły przed większymi. Tak było pod Wiedniem, kiedy Jan III Sobieski za pomocą 12 tysięcy rozpruł 200 tysięcy Turków. Musiało to zadziałać nieźle, dlatego że prawdopodobnie nuncjusz turecki był jednym z dwóch, który nie uciekł jako ambasador z Warszawy, ponieważ wiedział, że jak się Polak pomodli do Matki Bożej, to może rozpruć większe siły. Nauka pod Wiedniem nie poszła w las. Tak samo było w czasie komuny, gdy kardynał Wyszyński zawierzył na Jasnej Górze. I tak było w każdym innym przypadku. I na Malcie, i Filipińczycy, gdy postanowili oddać się Matce Bożej na przepadłe, powtórzmy na przepadłe, to mieli już zwycięstwo właśnie w rękach. Żeby mieć zwycięstwo w rękach, czy żeby uprawiać tak zwaną wiktorologię, trzeba odznaczać się dwoma cechami. Pierwsze, trzeba wierzyć, tak jak Maryja, że dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Powtórzmy słowo nic. Po drugie, trzeba mieć dar męstwa. I z tym są największe kłopoty. Do tego stopnia, że jeden z genialniejszych teologów współczesnych, ksiądz profesor Jerzy Szymik, który jeszcze rozwinął Benedykta XVI, co jest mało prawdopodobne, stwierdził, że najbardziej taką wyrafinowaną i skuteczną odmianą daru męstwa dzisiaj jest dar żeństwa. Czyli ten rodzaj męstwa, który mają kobiety. A jaki jest to dar męstwa? Wystarczy popatrzeć w Ewangelii pod krzyżem.
Jeden tylko mężczyzna ostał się święty Jan, który był tak młody, że nie był w stanie zorientować się, co mu grozi. I trzy kobiety albo cztery, zależy jak się to wytłumaczy. To jest dowód, że pod krzyżem wszystkie parytety wysiadają. I święty Tomasz z Akwinu mówi, że są dwa rodzaje męstwa. Pierwszy rodzaj męstwa to jest waleczność i on cechuje głównie chłopców. I drugi rodzaj męstwa to jest wytrwałość w cierpieniu i on cechuje głównie kobiety. I dlatego też musimy sobie uświadomić, że to, co powstrzymało bolszewików, to prawdziwy maryjny dar męstwa. Jak się sięgniemy pod wpływem tej, zakładam, konferencji, do encykliki o bezbożnym komunizmie, dowiemy się, że bolszewikami kierowały siły szatańskie. Za bolszewikami stał diabeł. To samo mówi ksiądz kardynał Angelo Amato w czasie beatyfikacji księdza Jerzego Popiełuszki. I dlatego musimy sobie uświadomić, że skoro stoi za nimi diabeł, to są przegrani, ponieważ my śpiewamy godzinki. Ogromna czartu jesteś, powtórzmy. My w godzinkach śpiewamy, że diabeł musi uciekać. I dlatego ważne, aby śpiewać godzinki, bo diabeł się po prostu boi, tak jak mówią Czesi. Halo, halo, tu mówi radio Pracha. My se ne boim, jeno mamy stracha. Więc diabeł, jak słyszy godzinki, to ucieka. I święty Ignacy z Loyoli stwierdził, że szatan, to on ma siły słabe, ale chęć szkodzenia mocną. I dlatego z diabłem walczymy w ten sposób, że modlimy się do Matki Bożej, śpiewamy godzinki i przystępujemy do ataku. Czasami jednak gorsi od diabła są ci, którzy się boją lub kręcą. Jest taka historia, że w pewnym klasztorze żeńskim ginęło jedzenie w nocy w lodówce. I wtedy przełożona wzywa wszystkie siostry, mówi: proszę siostry, przebaczam, daję amnestię, tylko przestańcie wykradać w nocy z lodówki, bo jak to jest, przychodzimy na śniadanie, nie ma co jeść. Przebaczam, daruję, tylko niech to się nie powtórzy. No ale niestety w dalszym ciągu ginęło jedzenie, więc zdesperowana przełożona ubrała się za ducha, przebrała się za ducha, schowała się za lodówkę i czeka. No i zgodnie ze scenariuszem, około północy, jedna z sióstr w piżamie przychodzi, otwiera lodówkę i wyżera. I wtedy przełożona wyskakuje przebrana za ducha i mówi: A ta: o Jezu, kto to? A przełożona przebrana za ducha: diabeł! A ta mówi: jak się cieszę, bo już się bałam, że przełożona. I dlatego, siostry i bracia, na diabła mamy godzinki, a na przełożonych mamy męstwo. Mamy męstwo i posłuszeństwo. Posłuszeństwo Słowu Bożemu, bo same męstwo nie wystarczy. Bez posłuszeństwa Słowu Bożemu może zamienić się w zuchwałość. Czytamy w 12 księdze Apokalipsy, która ilustruje objawienie, które nastąpiło właśnie w czasie cudu nad Wisłą, że jest to niewiasta obleczona w słońce. Słońcem jest Jezus Chrystus. Niewiasta jaśnieje światłem, które od niej nie pochodzi. Mówiąc inaczej, światło, ozdoba Kościoła i Maryi jest czystą łaską, ponieważ Biblia i liturgia odnoszą słońce do Boga i do Kościoła i do Chrystusa. On sam jest słońcem sprawiedliwości. To Bóg jest światłością i źródłem wszelkiej światłości. Boskie światło, które wszystko oświetla,
najlepiej odbija się w niewieście z Syjonu. Dlatego jest ona piękna jak księżyc, ale groźna jak zbrojne zastępy dla bolszewików. Otóż ta niewiasta niesie życie. Niesie życie, jest w trakcie porodu, jest dziewiczą matką. Ale Księga Apokalipsy mówi, że jest tam smok. Smok. Jest to groźna, krwiożercza bestia, która chce przerażać. Ma 7 głów i 10 diademów. Chce kąsać na wszystkie miejsca naraz. Ma pełność sił witalnych. I my tego smoka widzimy dzisiaj w wielu różnych odsłonach. Zły duch pierwsze co robi, to nam zaburza postrzeganie rzeczywistości. On stwarza wrażenie, że jest wszechmogący, że jest Bogiem, że jest władcą tego świata. My, katolicy, wierzymy, że Bogiem jest Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty. Władca tego świata jest tylko upadłym aniołem. Siły ma słabe, a chęć szkodzenia mocną. I dlatego teraz zaśpiewamy mu na pochybel. Powstańcie, żeby się trochę ożywić. Wyżej, 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 Jezus coraz wyżej, everybody sings. Wyżej, 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 Jezus coraz wyżej, jeszcze wyżej, 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 Jezus coraz wyżej. Niżej, 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 szatan coraz niżej. Niżej, 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 szatan coraz wyżej. Wyżej, 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 Jezus coraz wyżej. Niżej, 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 niżej. Niżej, niżej, szatan coraz. I teraz usiądźmy, pognębimy go do końca. Otóż święty Ignacy w ćwiczeniach duchownych, które warto odprawić, żeby to lepiej zrozumieć, tłumaczy, w jaki sposób diabeł nas zwodzi. Otóż przede wszystkim siedzi na wielkim tronie, otoczony oszukańczym dymem i ogniem, który oświeca i zaślepia jednocześnie. To oszukańcze działanie sprawia, że podsuwa pozorne racje, fałszywe subtelności, ciągłe podstępy, argumenty sofistyczne, które mają zewnętrzny wygląd prawdy, tak jak tygodnik powszechny na przykład. I niepokoi fałszywymi racjami, aby przeszkodzić w dalszym postępie. Na przykład, kiedy Jan Paweł II miał jechać na pierwszą pielgrzymkę do Meksyku, to przygotowano tę pielgrzymkę w mediach, że przez tydzień przed pielgrzymką pokazywano, że już przygotowano czarne worki na trupy, ponieważ będzie tam tyle ludzi, że tak się zatratują, tak się zamordują, że już te worki czarne, to trupy są przygotowane. I każdy, kto jechał ewentualnie na pielgrzymkę z Janem Pawłem II do Meksyku, zastanawiał się, czy wziąć ze sobą ten czarny worek, czy będzie dla niego, bo na pewno żywy stamtąd nie wejdzie. To samo oczywiście TVN przed przyjazdem papieża Franciszka do Krakowa. Będzie stratowanie, będą, że tak powiem, śmierci w ludziach, tam nic się nie uda i w ogóle i tak dalej. Więc subtelne racje, wszystkie pozory, to wszystko jest naprzeciwko Chrystusowi, który, jak mówi święty Ignacy, stoi na miejscu niskim, nie wywyższa się, a jak tłumaczy nasz papież Benedykt XVI, nasz Bóg nie jest tak bezsilny, żeby musiał używać przemocy. Nasz Bóg nie potrzebuje przemocy, aby zwyciężyć. Nasz Bóg zwycięża swoją miłością. Dlatego nie potrzebuje przemocy. I dlatego zwycięża. I dlatego, jak czytamy w Księdze Apokalipsy, gdy zaatakował smok, nie przemógł. Nie przemógł.
I dlatego ta bitwa warszawska pokazuje nam, że najgorsze, co można zrobić, co dzisiaj wielu ludzi robi, to wierzy, że szatan jest silniejszy od Boga. Uwierzyć w te insynuacje, to znaczy nie docenić wszechmocy i dobroci Boga. I dlatego też, aby to wszystko pokonać, musimy regularnie śpiewać godzinki. Regularnie śpiewać godzinki i z przytupem. Ogromna czar tu jesteś, w szyku obóz silny, bądź chrześcijan ucieczką i port nie o... Musimy śpiewać godzinki, szerzyć godzinki i czytać historię Kościoła. Święty Ignacy mówi tak. Podobnie właściwością nieprzyjaciela jest tracić siły i odwagę i uciekać ze swymi pokusami, jeśli osoba ćwicząca się w rzeczach duchownych stawia odważnie czoło pokusom nieprzyjaciela i działa na przekór diabłu. Powtórzmy. A zatem to, co zrobili żołnierze, to, co zrobił ksiądz Skorupka, to, co zrobił ksiądz arcybiskup Bilczewski we Lwowie, wiodąc Orlęta na bolszewików, to, co zrobił Achilles Ratti, to było na przekór diabłu. Diabeł straszył, a oni ufali Bogu. I dzisiaj także mamy na szczęście wielu bolszewików do zwalczenia. Dzięki temu będziemy mogli się wykazać. Ci starsi, którzy pamiętają, że kiedyś na gazetach było napisane: proletariusze wszystkich krajów, łączcie się! I oto proletariusze się połączyli. Dzisiaj bolszewicy atakują ze wschodu i połączyli się w ideologii gender, połączyli się w innych ideologiach i dobra nowina polega na tym, że wróg nam nie ucieknie. I dlatego będziemy mogli wykazać się entuzjazmem w śpiewaniu godzinek. Będziemy mogli okazać się entuzjazmem w męstwie. Będziemy wreszcie mogli wykazać się prawdziwą wiarą katolicką i rycerstwem niepokalanej. Na czym polega istota rycerstwa katolickiego? Istota, nie mylić z przypadłościami. Otóż rycerz, prawdziwy rycerz stosuje do upadłego list do Rzymian 3:8. Każdy rycerz musi znać na pamięć list do Rzymian, rozdział 3, wiersz 8. Jak on nie zna, to znaczy jest podstawiony rycerz Rzymian 3:8. Najkrócej mówiąc, ten 3:8 Rzymian mówi, że nie wolno używać złych środków do dobrych celów. I właśnie tym rycerze katolicy się charakteryzują, że nie używają złych środków do dobrych celów. Wreszcie prawdziwy rycerz Chrystusa, ten rycerz katolicki, zawsze broni czci Matki Bożej. Broni jej wiecznego dziewictwa, broni jej cnót, broni jej honoru i broni także zawsze wszystkich słabszych. I dlatego jeśli chcemy, a zakładam, że chcemy pogonić bolszewików, proponuję określoną strategię. Czy są tu tacy, którzy chcieliby pokonać bolszewików, którzy nas okrążają? Są tacy? Żeby pokonać bolszewików, trzeba zrobić następujące rzeczy. Pierwsza rzecz, trzeba wierzyć, tak jak Matka Boża, na przepadłe w Boże obietnice. Powtórzmy, na przepadłe w Boże obietnice. Nie trzeba wierzyć w to, co ja czuję, to, co inni opowiadają, tylko trzeba wierzyć w to, co Bóg obiecuje. Uczniowie uciekający do Emaus, rozbici śmiercią Chrystusa, mówią: a myśmy się spodziewali. A coście się spodziewali? Spodziewaliście się to, coście sobie uroili. Gdybyście się spodziewali tego, co Bóg obiecywał, to byście nie byli rozbici. I dlatego ten, kto uprawia kult maryjny, nie spodziewa się nie wiadomo czego, nie wierzy w wyborcze obietnice, tylko spodziewa się i wierzy w Boże obietnice. Całe Pismo Święte jest pełne Bożych obietnic.
I ten, kto wierzy w Matkę Bożą, pobiera te obietnice z nieba. I to jest pierwszy element kultu maryjnego, naśladowanie ją w zawierzeniu Bożych obietnic. Drugi element to oczywiście, jak mówiłem na homilii, uprawianie typologii biblijnej. Typologia biblijna ją wymyślił nie jezuita, tylko święty Paweł z Tarsu, który w liście do Rzymian, niektórzy nawet znają list do Rzymian, mówi, Chrystus jest typem tego, który ma przyjść. Mówiąc ściśle, Adam jest typem Chrystusa. Typologia polega na zestawieniu postaci Starego Testamentu i Nowego, aby odkryć, jak Stary Testament zapowiada, a Nowy Testament wypełnia i mamy dopiero pełne rozumienie. I dlatego najlepszym sposobem typologii jest śpiewanie godzinek. Bo godzinki zawierają cytaty ze Starego Testamentu i mówią, że one wypełniły się w Matce Bożej. I dlatego godzinki trzeba a. śpiewać, b. rozumieć, c. wyjaśniać, d. promować. I wreszcie trzeci bardzo ważny element to jest wdrożenie ślubów jasnogórskich narodu. Siostry i bracia, kardynał Wyszyński, który ułożył jasnogórskie śluby narodu w jednym dniu, w półtorej godziny, 16 maja, w uroczystość świętego Andrzeja Boboli w Komańczy, gdy śluby jasnogórskie zostały złożone, gdy odbyła się wielka nowenna, która polegała na wdrożeniu ślubów, po prostu słowo wdrożyć. Pod koniec kardynał Wyszyński przyznał się do błędu. Przyznał się do błędu, bo stwierdził, że popełnił potężny błąd. Wiecie, jaki błąd popełnił kardynał Wyszyński, do którego się przyznał? Powiedział tak. Stało się. Stało się więcej, niż żeśmy się spodziewali. To był największy błąd kardynała Wyszyńskiego. Nie spodziewał się takiego cudu. I dlatego największy błąd, jaki my możemy popełnić, to nie wdrażać ślubów jasnogórskich, tylko recytować i nie spodziewać się cudu. Niektórzy, którzy przyszli dzisiaj na spotkanie, sądzili, że ja będę mówił o cudzie nad Wisłą, który miał miejsce 100 lat temu. Tak mówiłem. Ale mówiłem po to, abyśmy stali się protagonistami cudu dzisiaj. Bo po co mamy odgrzewać stare kotlety, z całym szacunkiem dla kotletów, skoro możemy wziąć udział w cudzie nad Teresinką dzisiaj. Ksiądz prowincjał mnie zobowiązał, żebym pobudził ludność do cudu nad Teresinką. I nie ma lepszej metody cudu, jak wdrożyć wspólnotowo, zespołowo jasnogórskie śluby narodu. Te jasnogórskie śluby narodu po prostu trzeba oprócz recytowania, nie zamiast, wdrażać. Kiedy na przykład śluby mówią, że będziemy walczyć z pijaństwem, to co trzeba robić? Kiedy śluby mówią, że będziemy walczyć z lenistwem, to co mamy robić? Nie wystarczy czytać, tylko trzeba walczyć. I dlatego teraz, na zakończenie, mam tu bardzo małą i niewystarczającą liczbę rozpisanych na zadania ślubów jasnogórskich. Tylko ci rycerze i tylko ci kandydaci na rycerzy, którzy nie boją się cudów, niech teraz podejdą do mnie i odbiorą sobie po jednej instrukcji, jak wykonać cud. W pierwszym wieku i tak jak święty Maksymilian używał środków komunikacji do ewangelizacji, gdyby ktoś chciał treść tego przepowiadania mailem, nic prostszego jak wysłać do mnie zamówienie mailem, podaję teraz adres, łącznie z tymi tekstami, które były rozdane, jeśli zabrakło, roześlę mailem. Wystarczy zapisać sobie mail, dyktuję teraz. mbigiel@gmail.com mbigiel@gmail.com M jak Monika, B jak Bogdan, I jak Igor, G jak Genovefa, I jak Igor, E jak Elżbieta, L jak Ludwik, @gmail.com Jeśli na tego maila zamówimy materiały z dzisiejszej konferencji, otrzymamy komplecik z możliwością dystrybucji Urbi et Orbi. I teraz odpowiem na pytania, byleby na temat.
Zastrzegam sobie, jeśli pytanie będzie nie na temat, mogę uchylić się do odpowiedzi. Bracie Jerzy, poprosimy o tutaj mikrofon bezprzewodowy. Kto z Państwa ma pytanie, proszę podnieście rękę. Brat Jerzy, podejdzie. Może jeszcze jedno powiem. Zanim jeszcze pytania, to chciałem tylko powiedzieć, że osobnym tematem, którego ja w ogóle nie ruszałem, to jest jakby kwestia militarna tego cudu nad Wisłą, która armia z kim zwyciężyła, kto był dowódcą, czy Rozwadowski, czy Piłsudski, jak to wszystko przebiegało, jak kto się tam wyróżnił, co zrobił porucznik Pogonowski. To jest osobny temat i tylko chciałem powiedzieć, że taka zasada świętego Ignacego mówi tak. Módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga, ale dokładaj starań, jakby od ciebie zależało. Więc co do dokładania starań, to tutaj powtórzę to, co na początku zacząłem, księdza arcybiskupa Teodorowicza, który powiedział tak, że nie ujęły zasługi wodzom ani chwały męstwa żołnierze, nie ujęła też wartości ofiarom i wysiłkom całego społeczeństwa. Czyli to, że był to cud, że była to modlitwa, że Matka Boża się ukazała, to wcale nie oznacza, że żołnierze nie walczyli, że nie było to planu militarnego, że było genialny pomysł i skuteczne natarcie. Ale ja o tym dzisiaj nie mówiłem, to jest osobny temat i to z historykami, żołnierzami. Jest Muzeum Bitwy Warszawskiej w Osowie, polecam zwiedzić. Też jest literatura, na przykład pan profesor Wysocki na ten temat pisze. To jest osobny temat, którego ja tutaj świadomie nie ruszałem i oczywiście nie chcę rozstrzygać, jak to było militarnie, bo to nie w temacie cudu nad Wisłą, tylko w temacie jakby militarnego aspektu. Osobny temat, dlatego zastrzegam się, że to pominąłem. Pytanka proszę. Bardzo proszę. Do mikrofonu, please. Zwycięstwo przyjdzie przez Maryję, a mikrofon przyjdzie przez brata. Czy są jakieś dociekania, jak wielkie rzesze tych hord bolszewickich widziały wizerunek Maryi na niebie? To znaczy tutaj kardynał Kakowski mówił o kilkuset. Mówiono o różnych świadectwach, zapisywano. Natomiast nie ukrywam, że to co Jan Paweł II mówił o tak zwanej zmowie milczenia, ona nie dotyczyła samych tylko bolszewików i komunistów. Zmowa milczenia również dotyczyła niestety tych, którzy chcieli wyeliminować Matkę Bożą, więc im więcej jakby czasu upływa od tego wydarzenia, tym tych świadectw jest mniej. Natomiast no, są świadectwa kilkuset takich bolszewików, czy to są świadectwa, nie znaczy, że tylu widziało. Skoro są świadectwa o tylu, to pewnie widziało znacznie więcej. Wykończyłem słuchaczy. Wykończyłem temat i wykończyłem słuchaczy. Może dodam tutaj, jakby oczekując na pytania. Jak tylko się pytanie pojawi, to proszę podnieść rączkę i wtedy ja przerwę nadawanie. Otóż 8 i 9 września odbyła się konferencja we Lwowie pod tytułem Cud nad Wisłą jako akt łaski Królowej Polski. I ta dwudniowa konferencja pod patronatem arcybiskupa Mokrzyckiego, gdzie miałem zaszczyt być obecny, ona przygotowywała takie dwa bloki tematyczne. Jeden blok to jak doszło do tego, że Matka Boża została Królową Polski i doszła dzięki temu, że jezuici współpracowali z objawieniami maryjnymi. A drugi temat, co stało się w czasie cudu nad Wisłą. I te dwa tematy się łączą. Na ten temat wyjdzie publikacja i ci, którzy mailem zamówią u mnie materiały, mogą dostać u mnie zajawkę tej publikacji, tylko jakieś jeden czy dwa artykuliki, które jakby zachęcą do studium. Cud nad Wisłą jako akt łaski Królowej Polski to jest w przygotowaniu. Pytania może. Jest pytanie, jest prawdziwe pytanie tutaj, bardzo. Rękę do góry. Hände hoch, jak mówią Niemcy. Bardzo mnie ucieszyła ta wiadomość, że marszałek Piłsudski poprosił papieża o beatyfikację Andrzeja Boboli, przepraszam. I czy ojciec mógłby jeszcze troszeczkę o tym powiedzieć? To bardzo mnie poruszyło.
To znaczy tak, przede wszystkim jeśli chodzi może o religijność Józefa Piłsudskiego, to nie ulega wątpliwości, że Józef Piłsudski był czcicielem Matki Bożej Ostrobramskiej. Znane są takie akty jego heroicznej miłości, kiedy był gotów nawet przez kilka dni nie palić, rzucić palenie, aby oddać jej cześć. Jak fama głosi, przed samą bitwą modlił się przed obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej w kościele Najświętszego Zbawiciela. Ten obraz do dzisiaj tam jest. Natomiast wiadomo mi skądinąd, że pod wpływem czy w rozmowach z kardynałem Kakowskim napisał listy, normalnie jako ten naczelnik państwa, do papieża Piusa, znaczy Benedykta XV. I te listy są do odczytania, do znalezienia przez historyków. No i jakby dokładał starań i przypisywał to zwycięstwo stawiennictwu świętego Andrzeja Boboli. To wiadomo, a reszta no to trzeba by doczytać w tych dokumentach. Te listy odnaleźć, one są jakby to powiedzieć takim pewnym łącznikiem między elementem militarnym, cywilnym, a elementem kościelnym, bo one się przeplatają. Na pewno takim ważnym też łącznikiem jest wyżej wymieniony Achilles Ratti, który był niezwykłym nuncjuszem pod każdym względem. Choćby nawet to, że miał 3 doktoraty, że był po prostu pełnosprytny intelektualnie, moralnie, który uznał się za Polaka, który specjalnie przyjmował sakrę biskupią w Polsce, który potem został papieżem, a nawet w Castel Gandolfo znajduje się obraz namalowany na zlecenie Piusa XI, czyli Achillesa Ratti, Cud nad Wisłą, namalowany przez wielkiego artystę Rosena, takiego mistyka, i on jest Castel Gandolfo. Więc Pius XI już do końca życia został pod wpływem jakby wrażenia, jak, w czym wziął udział. Natomiast po cudzie nad Wisłą był, jak to mówią, persona gratissima w Pałacu Belwederskim Józefa Piłsudskiego. Więc Józef Piłsudski bardzo szanował Achillesa Ratti, bardzo go poważał, wspierał. I też trzeba powiedzieć, jak z dokumentów się teraz wyłania, że Achilles Ratti Nuncjusz już był jednym z tych wielkich ojców założycieli tego państwa, że tak powiem, polskiego, niepodległego. Najlepszy dowód, że został desygnowany jako jeszcze wizytator apostolski w kwietniu 18 roku. Jeszcze żadna ambasada, żaden kraj nie uznał Polski, a już Achilles Ratti jako wizytator apostolski został przez papieża Benedykta XV wysłany i był pierwszym, jakby to powiedzieć, no, kandydatem na nuncjusza. Na początku, w pierwszej fazie był tym, jak to się mówi, wizytatorem apostolskim. Potem, po nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Stolicą Apostolską a nowo wskrzeszonym państwem polskim, został nuncjuszem. Potem został papieżem Piusem XI. Zachęcam w ogóle do zgłębienia tej postaci, bo jest to postać świetlana i postać, która jak dzisiaj się czyta jego dokumenty, to tchną świeżością. Na przykład ta wyżej wspomniana encyklika o bezbożnym komunizmie mówi o tym, jak komuna będzie szalała na uniwersytetach. No wypisz, wymaluj po prostu opis naszych uniwersytetów. Czy można? Tak, tak, tak. Otóż ojcze, powiedział ojciec Prostak, ten, kto z ilości żołnierza szacuje zwycięstwo liczby... To Jan Kochanowski, ja przepraszam. Ja wiem, że to jest Kochanowski. Zwycięstwo liczby nie chce, męstwa potrzebuje. Otóż mamy teraz takie zadanie. Janek Pietrzak i jego zespół postanowili no już kilka lat temu, że na stulecie Wiktorii Warszawskiej i Cudu nad Wisłą będzie wielkie upamiętnienie w Warszawie, które dziś jest chyba trochę zagrożone, prawda? Wiemy to, no bo... Nie... Zadanie mamy proste. Tak. Przemówić, namówić Janka Pietrzaka, żeby włączył w imprezę Matkę Bożą, ponieważ ale... jakby siły cywilne dwoją się i troją, żeby Cud nad Wisłą robić bez Matki Bożej. No właśnie, ale ja wierzę, że on to czyni. To proszę nie wierzyć, proszę go przekonać. Tak, no my w kościołach to nawet jest twoje zadanie. Organizowaliśmy koncerty, gdzie to on proszę kwestuje. Się upewnić, że tam będzie właśnie Matka Boża na tym łuku triumfalnym. Proszę się upewnić, dobrze, to... bo ja już swoje w tym zakresie zrobiłem. A to dobrze, to będziemy ojca prosić o pomoc wobec tego. Jak najbardziej, pomożecie? Żeby wspierał te... Wspieram kult Matki Bożej. Tak, jak najbardziej, jest. Pod każdym względem. Tak jest, no to dobrze.
Proszę Państwa, nie będziemy nadużywać Waszej dobroci, resztę jakby no, w następnych odcinkach, jak zakładam, w internecie, na mailach.